No bolesne to jest. Przegrać na pewno. Przegraliśmy w Litwie, nie przegraliśmy wojnę, także mamy wszystko dalej w swoich rękach. Będziemy walczyć do samego końca, dopóki możemy, i to jest bardzo ważne. Zaczęliśmy to spotkanie bardzo, bardzo dobrze, bo stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Mieliśmy mecz pod kontrolą i wydawało się, że tak to spokojnie będzie. No, jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji z takim przeciwnikiem na sztylu, to ciężko cokolwiek zrobić. No, jeżeli ma się na otwarcie wyniku, to mówiliśmy, że tutaj musimy zrobić wszystko, żeby otworzyć wynik, żeby to doprowadzić do tego, że Lechia musi zdecydowanie atakować więcej, ale straciliśmy bramkę i za szybko widać było, że brakuje takiego ogrania i doświadczenia, że za szybko chcemy odrobić. Straciliśmy drugą bramkę i dążyliśmy do tego w przerwie nawet. Staraliśmy się uspokoić trochę to, żeby nie grać na wariata, i trzecia bramka zdecydowała o tym, że ten mecz praktycznie zamknęliśmy, ale walczyliśmy do końca. No, tutaj nie ma co ukrywać, że próbowaliśmy do samego końca zdobyć honorową bramkę i nawet odwrócić losy meczu, i tego tym bardziej szkoda, bo naprawdę uderzyliśmy bardzo często na tą bramkę. No, widać, że Kuciak jednak dał dużo tutaj stabilności i tym bardziej dla nas szkoda, ale w niedzielę mamy teraz bardzo istotny mecz, musimy się dobrze zregenerować i przygotować się do meczu, który nas czeka teraz z Legią. Nie zaczęliśmy tego meczu zbyt dobrze. Mediolanie stworzyło sobie kilka sytuacji, które Duszan obronił wyśmienicie. Troszkę mieliśmy problemów z tymi dużymi, długimi przerzutami z jednej na drugą stronę, szczególnie po stronie Łukasza. Później to zaczęło żyć swoim życiem i fajnie wyglądało, jeśli chodzi o asekurację i Milosza, i Simeona, który również absorbował tą nową stronę Jagiellonii. Myślę, że pokładaliśmy to w pewnym momencie. Sami piłkarze również zobaczyli, co się dzieje, także to jest wielki komplement dla nich, że potrafią sami te decyzje podejmować. Później już przy pierwszej, drugiej bramce, no, tak jak wielokrotnie podkreślałem, że ta gra, te bramki nas napędzają. I tutaj już mieliśmy tą grę pod kontrolą w przerwie. Staraliśmy się utrzymać tą koncentrację, bo czasami w przerwach ją gubiliśmy, bądź nie graliśmy, nie w drugą połowę, nie wchodziliśmy tak, jak powinniśmy to robić. Także cieszy mnie ta bramka, wspaniała bramka, wypracowana, przegrane. Także to było widać, że to miało sens. To każde podanie, które doprowadziło do tego, że Marko strzelił swoją trzecią bramkę, miało sens. I to mnie cieszy również, że w tym meczu z Koroną takich sytuacji nie kreowaliśmy i graliśmy zbyt nerwowo, ale tutaj wyciągnęliśmy wnioski i to komplement również dla zespołu. Także tak jak podkreślałem po tym meczu z Koroną 3 dni wcześniej, że nie możemy być na samej górze, kiedy wygrywamy, nie możemy być na dole, kiedy coś nam nie wychodzi. Także tutaj ten balans musi być zachowany i dalej walczymy.